Dzień dobry. 16 lutego w hali sportowej przy Gimnazjum imienia Ziemi Warmińskiej w Barczewie odbył się halowy wojewódzki turniej chłopców z rocznika 2002 i młodszych. Organizatorem zawodów był uczniowski klub sportowy Buch z Barczewo, który w zawodach wystawił dwie drużyny. Oprócz naszej reprezentacji wystartowało 8 przyjezdnych składów. Przyjechały 3 drużyny z Olsztyna. Drużyna Naki Olsztyn, ale z rocznika młodszego. To jest rocznik 2003, dlatego że starsi z tego rocznika, który miał tu być, grają w mistrzostwach troszeczkę w innej miejscowości. Jest Stomil Olsztyn i jest OKS 1945 Olsztyn. Są takie dwa inne stowarzyszenia. Orlęta resztę nie przyjechały i nie odbierają telefonu, nie wiem co się dzieje, a miały być. Oprócz tego mamy Polonię Lidzbark Warmiński, mamy taka drużyna, ona fajnie się nazywa Koszałek, Opałek, Węgorzewo. Mamy DKS Dobre Miasto, tak. No, dwie nasze drużyny, Buks 1, Buks 2, w sumie 10 drużyn, tak. Chyba nikogo nie po... A jeszcze oczywiście MKS Jeziorany. Podczas meczy zawodników obowiązywała zasada fair play. Bardzo proszę o szanowanie dwóch przeciwników. Nie używamy słów, nawet nie powinien tego mówić. Nie używamy brzydkich słów, tak? Nie robimy wcisków, walczymy twardo. Prawie do upadłego. Nie było mowy o faulach i niedozwolonych zagrywkach. Dbano o to, by turniej odbywał się w przyjaznej atmosferze. Rozegranie takich zawodów to sprawdzian wytrzymałości każdej z drużyn. Zmęczenie da znaczyć sobie, bo to jest turniej długi, 20 meczy w grupie, później jeszcze dwa ćwierćfinały i mecze o 9, o 7, o 5, o 3, o 1, także na pewno zmęczenie się da we znaki wszystkim. Nasi zawodnicy zapewniali, że nie dadzą się w zmęczeniu. Dużo energii mamy w sobie. No i nic dziwnego, bo jak twierdzą, ten sport to mnie fascynuje. Dlatego też podczas gry dawali z siebie wszystko. Zobaczmy więc, jak to było. Fragmenty meczu Buksa z reprezentacją Dobrego Miasta specjalnie dla Państwa komentuje Kacper Dziubczyk. Zaczął się mecz! Co tu się dzieje? DKS Dobre Miasto przy piłce! Jeszcze DKS przy piłce! Teraz DKS robi akcję, ale tutaj się zamotał! Out dla DKS Dobre Miasto! Ale ładnie dośrodkował! Będzie gol! Nie ma! Bramki dla DKS Dobre Miasto! Przyjął Gorczyca! Ale broni bramkarz DKS-u! Co tu się dzieje na tym stadionie? W Barcelonie na Camp Nou? Teraz... Jak to się nazywa? DKS tworzy akcję! Co tu się stało? Teraz zaczyna Buch z Barczewo po straceniu gola. I łapie Max Ostrowski z Buch z Barczewo 2. Co on robi? Przedłuża, zaraz będzie rzut karny. Nie, wyrzuca, przejmuje Błażej. Numerem 3. Jedzie Kasper Dudgilewicz, ale stracił piłkę. Teraz DKS przy akcji. DKS druga szansa na drugiego gola i nie ma bramki koło słupka. Czy będzie gol dla DKS-u na 2-0? Zobaczymy tuż za minutę. Nie ma bramki! Sebastian Dąbrowski w górze. I gol dla DKS-u Dobre Miasto. Strzelił z numerem 11. Na 2-0 z numerem DKS Dobre Miasto. I Buch z Barczewo przegrywa. Do tej chwili 2-0 w 7 minucie. No i Sebastian Dąbrowski stracił piłkę. Teraz podają, czy będzie trzeci gol, ale Max Ostrowski dobrze wybrania. Jedzie Błażej, Błaszczykowski, ale teraz będzie piłka dla Buchsu Barczewo, proszę Państwa. Teraz Błażej, Błaszczykowski przy piłce, ale teraz DKS, nie ma faulu. Nerwy w Buksie Barczewo 2, co tu się dzieje? Nerwy. Proszę Państwa, teraz wykopuję z numerem 9 z Buksu Barczewo. Nie ma bramki! Max Ostrowski z Buksu Barczewo 2 wybrania tą bramkę.
co tu się dzieje. Przypominam, komentuje Kasper Dziubczyk. Po tak zaciętej rywalizacji i w czasie czekania na kolejne rozgrywki zawodnicy relaksowali się w sali obok. Okazało się także, że nasi piłkarze mają inne pozafutbolowe zdolności. Przerwy międzymeczowe były dla nas okazją do poznania naszych zawodników i do pytania się, czym właściwie jest piłka nożna. Piłka nożna jest tak, że można się kiwać, strzelać bramki i się faulować. No taki sport, w którym można się wywracać, faulować, kopać piłkę, strzelać dużo bramek. Piłka nożna to jest taka gra zespołowa, no, w której można się, tak jak kolega mówił, kiwać, bronić, takie... strzelać w ramki. Piłka nożna to sport drużynowy, w którym można trochę się pobawić i zarabiać pieniądze. A zarabiać pieniądze pewnie będą, kiedy już dościgną swoich idoli, bo wzorują się na najlepszych. Kto jest twoim idolem, jeżeli chodzi o piłkę nożną? Neymar. Casillas. No, Lionel Messi. Ronaldo. Co sądzą o swojej drużynie? Fajna jest, szybka, silna. Bardzo dobra, fajna, można z nimi dużo robić. No i jest fantastyczna. Jak twierdzi Wiktor Rak, dopiero tu mógł zacząć rozwijać swoje umiejętności. Już prawie 2 lata gramy. Ja trochę wcześniej grałem, ale to nie umiałem w ogóle grać. Dobrze mi się gra, fajnie. Dużo się nauczyłem tutaj. Jacy są członkowie Buksa? Są mili, no bardzo dobrzy są w piłkę nożną, fajni, można z nimi pogadać, nie mam złego słowa o nich. Kapitanem drużyny jest Kacper Żarejko. No jestem kapitanem, tam steruję rozgrzewki i takie różne, tam losuję połowy i bierzemy piłkę czasem. Funkcja kapitana to odpowiedzialne zadanie. Trudno jest sterować całą drużyną. Niektórzy się nie słuchają, a niektórzy tak. Ja się słucham. Duża odpowiedzialność spoczywa także na bramkarzu. Jednym z nich jest Maksymilian Ostrowski. Bardzo lubię być bramkarzem, dlatego, bo lubię broń takie i w ogóle. Bramkarz stara się współpracować ze wszystkimi zawodnikami. No, niektórzy są bardzo dobrzy, a niektórzy jeszcze się uczą, ale tak na treningach do każdego podaję, żeby też się uczyli. Oczywiście jedną z najważniejszych postaci każdej drużyny piłkarskiej jest jej trener. Trener jest dobry, bardzo dobrze nas uczy i też o nim złego słowa nie powiem. No i jest dobry, na dyżę nam pozwala, można się z niego śmiać czasami. Trenerzy, tak jak zawodnicy, z każdym meczem przeżywają ogromne emocje. One zawsze się u mnie udzielają, zawsze ja żywo reaguję. No później po meczu one ustępują, one już odchodzą. Natomiast w czasie meczu ja faktycznie żywo reaguję, też gestykuluję, no ale w jakiś taki sposób, taki, no tak, tak, ja inaczej po prostu chyba nie potrafię, dlatego tak jest. Podsumowując nasze rozważania na temat Buksa, Mateusz Kosim wylicza zalety przynależenia do drużyny. Jest fajny trener, blisko, nie trzeba do Olsztyna jechać, do żadnych naków, stomilów. No i mam tu kolegów, no i fajnie to jest. Dlatego wszystkich chętnych do wstąpienia w szeregi uczniowskiego klubu sportowego Buks Barczewo zapraszamy na treningi. Podczas turnieju drużyna Buks 2 zajęła 8. miejsce, natomiast Buks 1 uplasowała się tuż za podium, kończąc zawody na 4. miejscu. Drużyna chyba przegrana najbardziej dzisiaj. Buks Barczewo, 1. Proszę. Kasper, zaprowadź się przyczyną. Trzecie miejsce zajęła drużyna MKS Polonia Lidzbark Warmiński. Szymon, proszę.
Srebrne medale wywalczyła drużyna Koszałek Opałek z Węgorzewa. Zwycięzcą halowego wojewódzkiego turnieju chłopców z rocznika 2002 i młodszych została drużyna Naki Olsztyn. Naki zostawił drużynę z rocznika 2003. Zgarnęli wszystko. Brawo, brawo! Brawo Naki! Proszę. Zapraszamy kapitana Naki. Jeszcze proszę ustawić się na linii. Kapitan Naki jest. Proszę, bramkarza zapraszamy. Jesteśmy Naki Olsztyn, jest to najmłodsza drużyna tego turnieju. Skorzystaliśmy z zaproszenia tutaj przez sympatycznych gospodarzy. Udało nam się przywieźć chłopców o rok i dwa lata młodszych od tych, którzy faktycznie tu występowali. To są chłopcy z roku 2003-2004. Jak było widać, udało nam się zagrać bardzo ciekawe zawody. Udało nam się coś osiągnąć w tym turnieju. Przyjezdne drużyny chwaliły profesjonalną organizację i warunki, w jakich rozgrywały się zawody. Bardzo się cieszę, że w takiej sympatycznej, przyjaznej atmosferze mogli sobie spotkać się z rówieśnikami z tego regionu. Jestem pod wrażeniem bardzo ciekawej, fajnej imprezy, którą potrafili zrobić tutaj gospodarze w tym pięknym obiekcie. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. To jest przepiękna hala, potrafili to wykorzystać i cieszę się, że mogliśmy tutaj przyjechać. Gratulujemy zwycięzcom turnieju i dziękujemy naszym drużynom za chęć podjęcia walki. Będziemy trzymać kciuki i kibicować w kolejnych rozgrywkach. W tym programie to wszystko, na następne zapraszamy za tydzień.